Później mówiono, że człowiek ten przypłynął od północy i nazywał się Dominik. Mówiono też, że płynęły za nim dwa pokurcze. Stworzenia tak spaczone i zdeprawowane, że nazwać je musiano imionami piekielnymi i przeklętymi, wykreślanymi ze wszystkich świętych ksiąg. Mówiono o nich Trójca, Nieczyści, Amigos. Tworzyli piękno i mieli słuszność. Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali. Psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką. Ale to były kłamstwa. Byli niezatapialni. Witamy w 7 odcinku podcastu niezatapialni.pl. W odcinku 7 mówić dla Was będą w zupełnie nowym, niespotykanym wcześniej składzie. Tomasz Pstrągowski. I Gajewa Smolińska. I Michał Piwowarczyk. Smolańska, tak, wiem. Katastrofa. Zawsze, jak już zapisuję twoje nazwisko, to sobie szujnę, że jest się katastrofa, ale jak wymawiam, to jeszcze mam takie... W dzisiejszym odcinku mówić będziemy o... Powie o tym Tomasz Pstrągowski. Dlaczego ja przeczytałem Igę ma notatki? Ale to jest coś przecież. To jest Tomek Pstrągowski. Okej. Będziemy recenzować prasę i książki, literaturę na temat gier. Tak, to będziemy robić. Będziemy mówić o całym tym burdelniku, no to będziemy robić. Który się dookoła Secret Service nowego, bo oczywiście jak wam zapowiedzieliśmy, że będziemy rozmawiać raz na temat Secret Service, a później już nie będziemy wracać do tego tematu. To będziemy rozmawiać po raz trzeci. Tak, to będziemy rozmawiać po raz trzeci, dokładnie. Mówić będziemy również o Cliffordzie Bleszyńskim, który ma bądź nie ma polskie bądź niepolskie korzenie i w związku z tym ma coś do powiedzenia bądź nie ma na temat gier polskich lub nie. Będziemy mówić o Dishonored 2 Darkness of... Tak, abym, nie umiem tego przeczytać, bo Dominik ma kartkę. Abym wiedział, o czym mówić podczas tego tematu, Iga przygotowała dla mnie wydruk, na którym znajduje się czarno-biały wizerunek okładki tej gry. Przepraszam, czekajcie, Dishonored... Jak jest Dishonored po polsku? Zdyshonorowane. Okay. Zdyshonorowane, no. Dwa. I będziemy mówić o tym, że w nowej grze o Aliensach będziemy mogli zobaczyć głównych bohaterów Aliensów, ale tylko w DLC. Nie, tylko w dodatku razem z preorderem. Dodawane. Nie, teraz już nie. Teraz już to zacznijmy od tego tematu. Tak, po tym jak wylano na nich morze hejtu, tak, i inwektyw, oni doszli do wniosku, że to nie będzie... Że tylko, być może nie podoba się to graczom. Tak, że być może ktoś jest niezadowolony, tak? I że nie będzie tylko z preorderem, tylko będzie normalnie DLC, które będzie można zakupić także po premierze gry. Bo gracze lubią DLC. No, tak. Również takie, które jest dostępne wyłącznie w preorderach. Znaczy, dlaczego pokazujesz na mureczkę? Nie wiem, bo one były razem na sobie i się zastanawiałam, czy to taki dobry design i musiałam dotknąć, żeby zobaczyć, czy to są dwie łyżeczki, przepraszam. W każdym razie ja uważam, że to jest rewelacyjne posunięcie marketingowe, żeby sprzedawać grę o Aliensach. Bez Aliensów? Bez głównych bohaterów Aliensów. Ale ja mam wiele lepszy pomysł, gdyby ta gra była... Bo właśnie, jeszcze Aliensów mogliby być. Właśnie, mogłoby nie być od tego Aliena i Alien byłby w DLC, nie? Taki horror. To by było w ogóle zajebiste, można by było kupić takie DLC w stylu klatka z Alienem. I dopiero jak wgrasz, to gdzieś tam jest, wiesz, będzie taka animacja, że w ogóle do tego twojego statku, który już kupiłaś, podłącza się jakaś klatka i nagle je... Wyskakuje Alien i zaczyna się gra. Ale jaka w ogóle super by była gra bez dodatków, to amazing. Nie, no, wcześniej... Kręcisz się po pustym statku, jest tam muzyka. Nie, a wcześniej by było tak jak pasażer na Ostrowo, że po prostu lecicie na Ostrowo, śpiąc w tych trumnach takich. Super, to, nie, 30 godzin gameplayu, 10 na 10. Odpalasz sobie i możesz, wiesz, przełączać się kamerkami, co nie tam widzisz. W dzisiejszych czasach to jest modny trend, wiesz, są wszystkie symulatory kamienia, symulator góry, to byłby symulator leżenia na statku. Podczas podróży przez kosmos. Mi się wydaje, że Tale of Tales mogłoby zrobić tę grę. I byłaby wtedy na iPadzie pewnie. Oni mają takie artystyczne właśnie, że nic się nie dzieje i tam jest zawsze jakaś taka metafora i tam tutaj kamerka, coś się zmienia. Mieli na przykład metaforyczną grę o seksie ostatnio. Jaką? Jezu, jak ona się nazywa? Generalnie masz taki tunel i musisz dotykać krawędzi tego tunelu, aż się zarysuje kolorem i są takie bardzo dwuznaczne teksty i to jest o zbliżaniu generalnie. Nie ma to nic wspólnego z seksem.
Kiedy już uprawiałeś seks? Jako, że nie mogę używać telefonu podczas nagrania, to ci nie pokażę, ale mam ją. Luksuria, superbia, czy coś takiego. Dotykanie ścianek to nie jest chyba clue seksu. Chyba, że coś przegapiłem, że zostało 20 lat. Nie, ale właśnie musisz tam może takie uzupełniać takie pierścienie i nie możesz tego zrobić za szybko, musisz to zrobić idealnie w czasie i wtedy masz tam biały ekran, jest tam wygrana i następny level. Biały ekran to jest metafora czytelna. To jest gra taka z perspektywy aktorki porno, która na koniec zostaje tak w pasty. Nie, bo tam są kwiaty, tam są świeczki, jakieś filiżanki, tam nie wiem, tam ja ci pokażę potem, to jest. Ale cały czas mówimy o tunelu, tak? Tak, jest tunel. W tunelu są te filiżanki i świece. Tak, bo jak dotykasz tych krawędzi, które są podzielone, to jest jakby na okręgu masz łuki. I każdy łuk możesz zakolorować. To jest taki trójwymiarowy tunel, więc jest. Mam nadzieję, że chodzisz na różowo kolorujesz. Na czerwono-różowo, no. Jest biały wcześniej. No, okej. Okay. Jak zakolorujesz cały, no to tam generalnie możesz skończyć szybciej. Ale też możesz dalej tam iść. bardzo nie chcę rozmawiać o tej grze. Okay. Możesz też zacząć mówić po niemiecku w pewnym momencie. Myślę, że powinieneś. To okay. Replay. Nie, tak, no. będzie ona. Będzie można nią zagrać. Będzie. Tak, będzie nas. Jako, że to jest gra z perspektywy pierwszej osoby, to zastanawiam się, na czym polega tak naprawdę granie replay i czym się różni od grania nie replay. Ale w którymś z tych dodatków będzie możliwość wessania obcego do airlocka, jak jest airlock po polsku. No, śluza. No, do śluzy powietrznej, no. To więc tam jest super. Czekacie. Tak, czekacie na następną grę o alienie. Konkretnie taka możliwość, tak? W DLC. To jest było tak napisane. Wciągnięcie do śluzy. Znaczy ja to czytałam jeszcze, jak to nie miało być DLC, więc nie wiem, czy to wciąż będzie w Piroderze, czy nie. Będzie misja w każdym razie, w której będzie można to zrobić. Okay. Żeby go gdzieś zwabić i otworzyć tę śluzę i on tam zrobi taki fup. I go nie będzie. Taki fup. Nie zrobi fup, bo w próżni nie ma dźwięku. W tym niuku. Jak pisano kiedyś... W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku? Tak pisano. Napisał jakieś fajne opowiadanie. Tak? Tak. To jest na podstawie opowiadania ta gra. Science fiction. Obcy jest na podstawie jaka opowiadania. Jaka gra science fiction? Czy jaka gra? No, nie, ja się pogubiłem. In space, no one can hear you scream. Ale to nie wiedziałem, że jest taka gra. Jest taka gra. Aha. Ja o tym nie wiedziałam. Mój Boże. Znasz grę, której nie zna Iga. Może to było I have no more and I must scream. Tak. I to jest opowiadanie. I to jest zupełnie inne opowiadanie. I tam nie ma nic o kosmosie. To jest dokładnie to, o czym mówiłem. Okej, to jest zupełnie coś innego. I w to grałam. A poza tym w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. To też jest całkiem fajny cashplay. Myślę, że możemy zrobić drugą część I have no mouth and I must scream. I to będzie in space no one. I have mouth but I am in space. It's not a problem. Wydamy ją na urządzenie przenośne. Tak. Przy okazji dobry, dosyć hipsterski tytuł, to jest, wiesz. To o czym rozmawiamy? Nie no, o tym Aliens. Ty lubisz horrory. Bardzo lubię horrory. I oglądasz Aliensów, czy nie oglądasz Aliensów? Już obejrzałam generalnie. Jesteś jednym z tych ludzi, którzy uważają, że Aliens to jest horror, czy też, że to film akcji? Pierwsza część to jest horror, druga część to film akcji, trzecia część to bieganie po korytarzach i czwarta część to Ripley grająca w kosza. Generalnie. Bardzo masz interesujące gatunki filmowe. Studiowałam. Jaki film z gatunku Ripley gra w kosza? 4. A wiecie, że ta scena z koszem nie była edytowana? Ona tak, słyszałam. Mhm. Tak. I to, że tam po iluś tam godzinach w ogóle tamten, że już trafiłeś, wszyscy byli tacy i tam super, tak czytałam. A pierwsza część to był jak najbardziej horror i byłoby super zobaczyć. To jest tak jak Alien vs. Predator, to jest horror jak aż Marinesem, nie? Tak. Tak, no i to właśnie tutaj jest ta gatunkowość tak naprawdę. Ja zawsze grałam w Alien vs. Predator Alienem, stąd fajnie by było przed nim pouciekać i w ogóle to jest bardzo fajny i prosty scenariusz generalnie, bo izolacja na stacji kosmicznej. No bo to jest najlepsze, to... Najgorzej się grało Predatorem. Najbardziej inny, tak? Właśnie, dokładnie. No. Najbardziej, wiesz, czujesz, że to jest jakaś inna gra, a nie to samo, sama strzelanka. Ale motyw w ogóle izolacji, który jest jakby bardzo często wykorzystywany w horrorach, właśnie dla mnie jest super za mało horrorów na temat tego, że jest stacja kosmiczna i w ogóle i w filmach teraz, i w grach, i w jakimkolwiek innym gatunku jest tego naprawdę, moim zdaniem, za mało i naprawdę chciałabym pouciekać po stacji kosmicznej przed czymś. No to jest super. Niby, tak, ma być cała ta gra, ma być. No właśnie, no, tak, na to trochę czekam, ale też... Nauczyłam się, że nie czekać na Alieny, nie? Ja, wiesz co mnie bardzo... No to prawda, że tak, że Alieny to jest taka marka, która uczy swoich fal. Tak. Tak... Zawodzi. Ty grałeś tego na DS-a?
Tak, grałem w tego na DS-a. Właśnie, bo mówiliśmy kiedyś o nim, nie pamiętam już teraz, czy był fajny, czy nie był fajny. To jest bardzo skomplikowana odpowiedź na to, czy to jest fajna, czy nie jest fajna gra. To jest fajna gra pod takim względem, że ona ma ze dwa czy trzy fajne rozwiązania. Na przykład takie, że permadeath tam jest tak wprowadzony, że jakby spotykasz... budujesz sobie drużynę czterech komandosów i chodzisz tymi czterema komandosami po tych bazach. I jeżeli któryś z nich ci umrze, no to tracisz go na zawsze. Jak ta gra się nazywa, może powiedz, jakby ktoś Aliens Infestation. Aliens 3D World. Słucham? Aliens 3D World. Możesz być kotkiem. Super Aliens Card. Aliens Beach Volleyball. I to jest fajne, jest fajny klimat, fajne jest to, że są wszystkie dźwięki oryginalne z filmów, więc naprawdę słychać te... I wszędzie jest mostly. Co mostly? No Newt tak mówiła, nie? Że tam musimy już wracać, because they mostly come out at night. Nie, nie pamiętam aż. No tego. Było w tym Game Over, man, Game Over, no nieważne. No było, zgadzamy. No było się, no. Okej. Okay. No. Okej. Okay. No. No w każdym razie, tak. Jesteś niesamowicie cennym nabytkiem. Dziękuję. Naprawdę, no. Naprawdę nie wiemy, czym ten program byłby bez ciebie. Mostly. Okay, będę przez chwilę siedzieć cicho, mam karę. I to jest super, ale ta gra ma też bardzo dużo problemów, głównie polegających na tym, że jest strasznie łatwa. Jest absurdalnie, banalnie łatwa. A ma poziomy trudności? Nie ma poziomu trudności. Przynajmniej ja nie odkryłem, no ale tam, nie no, po prostu ją włączyłem, nie, ale nie wydaje mi się. A to jest na licencji, tak? Tak. I ona jest na licencji, to jest super, że jest na licencji, bo no naprawdę czuć tą licencję. Są właśnie odgłosy, jest taki klimat, jest... Może to ona jest jakoś tam wprzężona w ogóle w ten świat, chociaż też tak nie bardzo mi pasuje fabularnie do tego. No i fabuła jest idiotyczna, jest debilna. Tak, a to nie była jedna z takich gier, jakiś... która po prostu miała zakasować na takich bardziej casual graczach, którzy po prostu tak bardzo lubią serię, że mieli ją kupić i może stąd była prosta? Może tak. Może. I stąd ten permadeath? Okay, bo... nie, no to jest tam dziwne. To jest dla hardkorowych graczy. No tak, ale z tym permadeathem też jest tak, że jakby że ten swój zespół czterech, jeżeli on nie zginie cały naraz jakby, albo jeżeli... Bo możesz save'ować tylko w pewnych punktach, nie? Więc jeżeli dojdziesz jakby do tego punktu save'owania, to wtedy możesz też werbować innych zawodników. Innych To jest tak jak żywe ninja na NES-a były. Że miałeś czwórkę, możesz... i jeden zginie i możesz go potem gdzieś odzyskać, jeżeli trójka... Możesz, ale to by było super, jakby żółw ninja mógł umrzeć na stałe, to jakby był permadeath w żółwiach ninja, nie? Nie, to by było smutne. Że mój Michelangelo nie skończył gry! Czemu, a którego lubisz się najbardziej, żółwie ninja? Którym z mieczami, to chyba Michelangelo właśnie. Leonardo z mieczami. Leonardo był z kijem, ja lubię najbardziej nie, Leonardo. Nie, Donatello był z kijem. Tak, masz rację, Leonardo był z mieczami, lubię najbardziej, Leonardo byłem nudny. Ja najbardziej lubiłam Donatello, bo był mądry. No to ja już nie wiem, tak jak go lubiłem. A jaki kolor miał? Niebieski z mieczami. No to Leonardo. Jo. Nie, miał dwa miecze. Tak, Leonardo. Raffaello miał dwa takie trójzęby. Donatello miał kij, a Michelangelo miał nunchaka. No to jeszcze Michelangelo... Pomarańczowy był. No może tak. No nieważne, nie wiadomo, którego lubiłem najbardziej. Tego z mieczami lubiłem najbardziej, bo byłem normalnym, heteroseksualnym dzieciakiem z normalnego blokowiska w Olsztynie i lubiłem miecze, a nie jakieś dwie pałki z łańcuchem. Myślałam, że lubiłeś Aprilonier w takim razie. Co ja wiem. Lubiłem normalne miecze, wiesz, z normalnym, zmutowanym żółwiem Normalnym, białym, wiesz, heteroseksualnym, zmutowanym żółwiem. No. Ciężko spowiedzieć. Ostatnio podczas moich wędrówek po internecie odnalazłem porno z żółwiami ninja. Gay porno? Nie gay porno. Mam opowiadać fabułę w pornie o żółwiach ninja? Nie. A to było z aktorami, czy... Nie, komiksowe. Bo ja nie wiem, czemu ty sobie wyobraziłeś film. Ja automatycznie założyłem, że to będzie komiks, a ty już miałeś w ogóle cały film w głowie za kamerami. Ale nie byłby awesome, to też nie zajebiste. Jeszcze włożyli, żeby włożyli w to jakiś duży budżet, żeby naprawdę... Nie, właśnie, żeby to byli ludzie, którzy po prostu są pomalowani na zielono, mieli takie opaski, nie? I takie kartonowe skrupy. Amazing. I krank w ogóle w tym wszystkim. Tak, koniecznie, krank. Musi być krank. Okej. Okay, a już o czym rozmawialiśmy. O Aliensach. O Aliensach, okay. No i właśnie w każdym razie te Aliensy się wydają dokładnie takie, jak ty byś chciała. Tylko, że wiecie, co mnie rozczarowuje z tych materiałów, które są już przedstawione?
to, że istnieje tam możliwość zobaczenia Aliensa i przeżycia. Jakby dla mnie zawsze cała idea pierwszego Aliensa polegała na tym, że jak już zobaczyłeś Aliensa, to znaczy, że zaraz umrzesz, albo że już umierasz. No ale to by nie miało sensu w grze. No wiem trochę, ale fajnie. To nawet Sandara możesz zobaczyć. A nie uważasz, że fajnie by było, gdyby komuś kiedyś udało się stworzyć grę o takim zagrożeniu, że jakby, że no... Że coś jest tak niebezpieczne, że wiesz, że w momencie, kiedy to coś ci już znalazło, to nie masz szans. Nie, bo to by się skończyło w taki sposób, że już byś wiedział wcześniej, bo zawsze musisz dostać ten sygnał wcześniej, że zaraz coś zobaczysz i wtedy jest takie, i to by było zbyt... Właśnie, zamiast zobaczenia czegoś, miałbyś namiastkę zobaczenia czegoś. No i już byś się wnerwił, to no by nawet nie było straszne, to była gra, bo byś tak, bo byś tylko, jakby tylko raz by to zadziałało, nie? Chyba, żeby to było z permadefem zrobić. Że no, okej, zobaczysz tego aliena, ale to będzie ostatni gracz od początku. To by nie był taki chwyt horrorowy, wiesz, bo ten permadeath by tylko... Bo permadeath by oznaczał, że coś tracisz, tak? Czyli tam byś miał losowo generowane rzeczy, najprawdopodobniej w sensie pomieszczenia i ekwipunek. I to byś się już nawet niekoniecznie bał tego, że coś zaraz zobaczysz, tylko tego, że stracisz ten ekwipunek i tam okej, to jest tam jakaś część horrorowa, ale najważniejszy w horrorze jest ten... Chcę powiedzieć antagonista, a wy chcecie, żebym powiedziała przeciwnik. I najważniejszy jest przeciwnik. Jeżeli go z tego wyłączysz, z tego tam działania, to to już nie jest taki stricte typowy horror. Aha. No w każdym razie, ja uważam, że to jest dosyć rozczarowujące, że no tam tak, na tych filmikach jest pokazane, że na przykład, że normalnie widzisz aliena, który ci tam przełazi, wiesz, z drzwi do drzwi i to wtedy musisz ominąć te drzwi. No nie, ale, to no, ale właśnie to nie jest predator, nie? Pod względem rozrywki tak, ale pod względem aliena, no to... No ale wiesz, to nie jest, on cię nie zasadza, żeby na ciebie polować, tak? W jakiś tam sposób. To tam jakby on był ten najbardziej odzwierzęcy spośród tych. Tam. No tak, ale on był w ogóle idealnym drapieżnikiem. Jeżeli w momencie, kiedy on się tak blisko, że go widzisz, to już nie masz szans na nic. Karaluch, nie? On też, no moim zdaniem on powinien raz na jakiś czas uciekać i się chować. Więc to ma jakiś tam sens. Alien? No. No coś ty. Alien powinien tylko atakować. Alieny są jak Niemcy. Musi w ofensywie. Absolutnie tak uważam. No nie wiem, no. Cytat odcinka. Alieny są jak Niemcy. Tymczasem Clifford Bleszyński jest dumny ze swoich polskich korzeni, chociaż urodził się w Ameryce w Michigan. Massachusetts. Tak, w Massachusetts. Tak. No, i jak już mi przerwałeś, to możesz go ciągnąć teraz ten wątek. Urodził się 12 lutego 1975 roku jako Clifford Michael Bleszyński. I postanowił ostatnio wpłacić i teraz 2000 dolarów na Kickstartera Superhot, żeby zrobić level, tak? Bo ta osoba, która to wpłaciła, miała szansę zrobić level i się okazało, że to jest on, lo and behold, i jest bardzo dumny z tego, że może współpracować ze studiem z Łodzi. Z tym, że teraz jak o tym myślę, to nie sprawdziłam czegoś, w jaki sposób oni założyli Kickstartera Exus Polski. Nie wiem, pewnie wydymają fiskus, jak wszyscy w tym kraju. Ale oni nie, w sensie nie możesz, jeżeli nie jesteś ze Stanów, z Australii albo z Anglii, więc pewnie są zarejestrowani w Anglii. Nie są gdzie zarejestrowani, no. Okay. Może ma jakiegoś ziomka w Anglii, który wiesz. Nie sprawdziłam tego, wiedziałam, żeby to sprawdzić. Podobał mi się tytuł nawet tej gry. Superhot? No. Jemu się podoba. Bleszyńskiemu, że nawet ten tytuł mu się jest taki... w ogóle tak wszystko podoba. Tak, wszystko mu się podoba. Wszystko mu się podoba, tak, bo... Że lubi kiełbasę, bardzo powiedział, że jest najlepsza kiełbasa polska. Kaszankę wpierdziela co trzeci, w czwartek. Jest, czy jest kim jest polskie imię Clifford? Nie ma, nie? To jaką byś nazywał u nas? Nie wiem. Krzysztof. Krzysztof pewnie, no. Ale nie, no, to Christopher by był. Ale close enough, nie? Nie wiem też, jakby się mógł nazywać. Nie znam takich imion. No, ja Kiejstut. Kiejstut Bleszyński. No, ja uważam, że to jest dosyć miłe, co on powiedział o polskim game devie, ale też uważam, że on może być trochę... On bardzo dziwne rzeczy powiedział, tak naprawdę. Że to jest najbardziej innowacyjny FPS od czasów Bulletstorma. Nie, Bulletstorma, Bullettima. Nie Bulletstorma. Nie. Że to jest najbardziej innowacyjny FPS od czasów Bulletstorma. I że jeszcze tam się wypowiada o Gears of War Judgment, że jest świetną grą, więc dosyć selektywnie... Aha, no tak, to jest najbardziej innowacyjny... A, masz rację, okej. Okay. Że to najbardziej innowacyjny pomysł od czasu Bullet Time. W sensie mechaniczny. I dlatego ja ci to przysłałem, bo chciałbym zauważyć, że wielcy tej branży. Wielcy tej branży dostrzegają, jak bardzo innowacyjny był Bullet Time gra. Ja chciałem powiedzieć coś innego. Ja gram teraz w tę grę. Przy okazji znajdę sobie patent, żeby nie popowiadać troszkę chwilkę, bo jestem nią zachwycony póki co, chociaż 6 godzin gram. Tym japońskim RPG-iem, którego kupiłem na Allegro, właśnie Michał mi kupił. Tym Resonance of Fate i on ma tam system walki, jest fantastyczny ten system walki, jestem zachwycony nim. W ogóle gra jest urzekająca, jak nie graliście, to naprawdę bardzo polecam, bo jest steampunkowa,
Taka bardzo klasycznie steampunkowa, nie ma tam żadnej magii, są tylko broń palna, nie ma żadnych mieczy. Czy w klasycznym steampunku nie ma magii? No whatever, no w takim, może źle powiedziałem, no nie ma, ale takim czystym, nie takim ma bez żadnych tych. A co jest klasycznym steampunkiem? Iga, nie przerywaj mi, nie chciałem teraz rozmawiać o klasycznym steampunku, no może źle się wyraziłem i za mało precyzyjnie, no najwyżej nic się nie stało. ma zajebistą muzykę, taką smyczkową muzykę, która mi się mega kojarzy z Arcanum, więc ogólnie jest mega potem skojarzenie. Fabularnie... Nienawidzę Arcanum. Ja też razie, nie. Jak masz nienawidzę Arcanum? Bo zagryzuję szczury w pierwszy jest. Nienawidzę systemu rozwoju postaci w Arcanum, nie mogę na tym przeskoczyć. Też nie rozmawiam o Arcanum, Iga, to nie jest takie... Czemu ty na mnie krzyczysz? Mów do mikrofonu. Wspomnę. Czemu ty na mnie krzyczysz? Dygresję. Ja tylko chciałem dojść do końca do tego, czego chcę dojść. System walki tam jest mega fantastyczny. To jest taki turowy system walki, trochę jak UFO, tylko że wszyscy wykonują swoje ruchy naraz i jest właśnie tak, że jak ty się ruszasz, żeby strzelić, musisz przycelować. Celowanie też trochę trwa. To wszyscy inni wykonują swoje ruchy tylko jak ty się ruszasz. Więc to też jest taki podobny system, że jeżeli staniesz w miejscu i nic nie robisz, to wszyscy inni stoją. No. A jak zaczynasz biec, to wszyscy inni też biegną, ale w tym czasie im się jakby zużywają ich punkty akcji. I jak wszyscy skończą, to się kończy tura i jakby to się zaczyna odbyć. To też taki real time turowy. Tak, no właśnie o tym mówiłem, o tym dlatego wspominam. To jest nice. Taki turowy real time generalnie. Tak, turowy real time. Dlaczego przerywasz, Iga? Rozmawiamy teraz o turowym real time. Teraz wszyscy nie było na miejscu, bo na temat. A nie robię jakiejś dygresji z dupy w ogóle, oczywiście tylko co jest na marginesie. Nie długo mi będziecie dawać takie snacks, nie? Coś mądrego. Dobrze. Poklepał mnie po głowie. Ale ty nie mówiłeś, że ona jest, nie mówiłeś, że ona jest jakaś absurdalnie głupia, jeżeli chodzi o fabułę, że tam się budują miasta wzwyż. Dlaczego głupia? Na jakimś, no to brzmi jak Cyberpunk. Nie, że tam jest jakieś wzgórze, tak? Nie, że jest wzgórze, nie. Fabuła jest taka, mi się nawet to podoba, na razie trudno mi jest powiedzieć, w sumie dalej się potoczy, ale generalnie fabuła tam jest taka, że jest po jakiejś oczywiście wielkiej katastrofie ekologicznej czy innej i ziemia jest nie nadaje do zamieszkania i tam cywilizacja człowieka praktycznie upadła. I jedną z ostatnich rzeczy, jaka ta cywilizacja człowieka zrobiła, zanim to ostatecznie upadła, to było zbudowanie takiej wielkiej wieży, no, która w jakiś sposób terraformuje Ziemię, czyli jakby przywraca jej właściwości takie, że jest powietrze, że tam jakaś żywność jest, że jakaś woda jest i tak dalej. I ta jakby w miarę... I nie ma tam magii. Nie ma tam magii. To jest wszystko to działa... To jest nauka, dziewczyny. Wszystko działa na nauce, tak. To jest jakieś tam w ogóle... Wszystko działa na nauce, okej. Okej, dobra. Tam są koła zębate, one się kręcą i terraformują. I ta wieża jest bardzo wysoka i jakby w miarę jak ona działała i naprawiała tą ziemię, to wokół niej zostały postawać osiedla ludzkie i na niej. Mhm. I tak jakby ona ma jakby poziomy, ona idzie bardzo w górę i ma poziomy i cała gra się toczy właśnie na poszczególnych poziomach tej wieży, gdzie ludzie pobudowali sobie, nowa odradzająca się cywilizacja ludzka pobudowała sobie osady. Powinniście poczytać Chaina Mayville, on tam... Czemu ja powinnam się poczytać? Bo ty też chyba nie czytasz książek, co? Czy czytasz? Czytam trochę książek. Mam nawet jedno, od jednej dzisiaj nawet miałam mówić. Ale naukowe książki czytasz. No właśnie, to nie są nie naukowe książki. Książka, w każdym razie Chaina Mayville podchodzi do... Znaczy robi taki świat, gdzie magia jest naukowa. Że normalnie naukowcy siedzą i pracują nad magią. No i mówię, ta gra oczywiście ona ma tam swoje problemy i jest absurdalnie wręcz na siłę taka... Chce być inna od wszystkiego, co się zrobiło. Więc tam ten system walki jest strasznie męczące jest uczenie się go, bo on nie ma żadnego tutoriala praktycznie, trzeba czytać bardzo dużo tekstu i nie ma takiego, nie dawkuje tych mechanizmów. Rzuca się od razu na głową głowę i musisz wszystkiego się nauczyć. Nie jest jak nowoczesne, dobre gry, że najpierw przez pierwszą godzinę używasz tylko jednego ataku, potem ci uczy drugiego, potem ci uczy jeszcze czegoś, potem ci jeszcze czegoś, od razu dostajesz wszystko i musisz się tego po prostu nauczyć. A przez to, że to jest tak inne od wszystkich innych systemów, które się w takich grach robi, no to jest to trochę męczące. Ale właśnie o tym wspominałem tylko i wyłącznie dlatego, że bardzo mi się kojarzy z tym, co jest Superhot. Oczywiście no, Superhot to jest gra akcji i cała gra jest tam zbudowana, tak by, to są takie zagadki, a w tym Resonance of Fate to jest takie, to tak jak Iga powiedziała, to jest takie rozwinięcie systemu turowego, przeniesienie go w czas rzeczywisty. Nie? Ciekawe, czy oni w Superhot wymyślą jakąś fabułę, czy to będzie po prostu taki rozbudowany system zagadek takich właśnie strzelniczych. Czy tam jakieś story wcisnął w to? Ja ciągle myślę o tym, co jest klasycznym dziełem tego steampunka. Nie, znaczy, no bo serio, ja rozumiem, nie, ja rozumiem tego... Dominika, że moim zdaniem w klasycznym steampunku nie ma magii. Nie, ale ja abstrahując od tego, tylko po prostu zaczęłam się zastanawiać, że tam jak masz cyberpunk, to on wyszedł z literatury, tak? On wyszedł z tych książek, w których były blueprinty z tyłu i to jest tam jakiś ten... A steampunk to, ja nie wiem, on się nie wziął po prostu z jakiegoś charakteru, designu, nie, jest czegoś? Dzieło założycielskie steampunka. Jak się nazywa? Maszyna różniczkowa. Okej, okay, bo nie wiedziałam, Williama Gibsona i Sterlinga, ale nie pamiętam jak ma na imię ten Sterling.
dwóch pisarzy i to jest taka sobie książka, ale jako pierwsza niby... No, podejrzewam, że to nie było... To jest Królowej Wiktorii. Tam głównym bohaterem jest Lady Byron. Mm-hmm. Główną bohaterką jest Lady Byron i... Nie, ale lata, kiedy wyszła książka. A, to jest jakieś lata 90. I Ludyści, nie wiem, czy kojarzycie, taki ruch był antyrozwojowy, właśnie wiktoriański. No to jest tak, się rozgrywa, myślę, że w latach 50., 60. XIX wieku. No i to jest taka, jakby taki tekst założycielski, tam nie ma w ogóle magii, tam jest tylko nauka. Jeżeli jest jakiś taki mistycyzm w stylu, że postrzegam przyszłość, ale nawet on jest tłumaczony jakoś tak, że albo że to są jakieś wizje takich wizjonerów, albo że oni w pewnym momencie opracowują komputer w końcu i to on przewiduje przyszłość, nie jakiś tam ma... takie obliczenia skupione. Czyli nie ma magii w klasycznym... Nie, moim zdaniem nie ma. Moim zdaniem w klasycznym steampunku nie ma. Ja nie wiem, bo ja miałam do czynienia tylko z takimi rzeczami, gdzie jednak ta magia tam przynajmniej w jakimś szczątkowym tym była, że tam jest para, są trybiki, są wszystkie tylko, z tych złotych rzeczy, ale jest tam magia. Co do rezonansowej, to tak jak najbardziej czasami się opłaca do takich zapomnianych trochę gier wrócić. A ty w to grałeś wcześniej? Czy właśnie to... nie grałem, to jest taka gra, to czemu możesz wrócić? No możesz wrócić w tym sensie, że to jest stara gra. Aha, że stara gra, okej. Ona tam z jakiegoś wielkiego echa przeszła. Ona wyszła w tym samym czasie co Final Fantasy 13, więc wiadomo, że Final Fantasy 13 wrzucił ją całkowicie. Okej. Okay. Konkurencja w gatunku. Kolejnym naszym tematem, żeby zrobić taką świetną... A, jeszcze a propos Clifforda Brzezińskiego, który się zachwyca polskim game devem, to ja chciałem powiedzieć, żeby się można się zachwycać tym polskim game devem, dlatego że posiadał firmę w Polsce. Zanim mnie zgasiłeś z tym bulletami, poprawiłeś słusznie, to chciałem powiedzieć właśnie, że te jego skojarzenia są takie bardzo jednostronne, nie? Że tu Bulletstorm, tutaj Games of Judgment, że tak, że no... Aczkolwiek dostrzegamy jakiś trend dostrzegania coraz większego Polski na świecie, bo wzięliśmy tego newsa z Poligonu, a Poligon akurat od jutra, jeżeli nam się uda dzisiaj wypuścić odcinek, to dokładnie od jutra, rozpoczyna tygodniowy przegląd jakby przez polski game dev. Wysłali tak, normalnie, 300 mil zrobili. Tak, wysłali tutaj 24 studia chyba rozdali. Dziennikarze do Polski, oni sobie jeździli po naszym kraju pięknym i będą opisywać... Nazywa się ten cykl Polygon Goes to Poland, czyli po polsku Polygon jedzie do Polski. Trochę to faszystowskie. No właśnie. Że co, że niby jesteśmy jednym wielkim poligonem dla Rusków i Niemców, tak? No i nie wiadomo, co będzie w tym cyklu. Zobaczymy. Pewnie będzie chmielarz Adrian. Podejrzewam, że w tym cyklu ja pewnie nie będzie nas. Ja trochę z zawiścią, ja trochę z zawiścią patrzę na takie cykle. Ciekawe, zawsze o Polsce na zachodnich serwisach. Bo jak przyjeżdża tu dziennikarz z zagranicy do Polski, to on ma zazwyczaj o wiele lepszy dostęp do naszych twórców niż dziennikarz z Polski. Mam takie wrażenie, że dziennikarz z Polski jest przez naszych twórców traktowany tak, że na odwal się, wypierdalaj. Przeklonąłeś. Tak. Brzydko powiedziałeś. Ale to było parafraza to było cytat, tego, co powiedziałem. Tak. Okay. Ten łotr. Ci, co te gry robią w Polsce. Nie, no ale nie masz takiego wrażenia, nawet czytając jakby polskie serwisy, że... No nie mówi się niczego naprawdę ważnego lokalnej branży jakby. Lokalnej prasie. Jeżeli już chcesz coś powiedzieć ważnego, to mówisz to po angielsku. I mówisz to Poligonowi, jakiemuś, albo Game Informerowi, albo czemuś czemu, takiemu. Wiesz, no wiem czemu, ale trochę to jest smutne, co nie? Nawet jak zauważyłeś kiedyś sprytnie, kto pisał notkę prasową CD Projektu o wycieku dla polskich mediów, a kto pisał do Eurogamera. Że dla polskich jakiś tam ziomek po prostu, jakiś Czesław tam po prostu, co nie? A dla Eurogamera nagle szef PR-u, co nie? Mimo, że to była dosyć ta sama... Tak, mimo, że to była dokładnie ten sam tekst, no. Ale tak z drugiej strony ja nie wiem, czy ma... Bo ty powiedziałeś... Znaczy, ja rozumiem to, że my jesteśmy wszyscy w Polsce i powinniśmy nam się jakoś wspierać, ale sam fakt tego, że oni wolą powiedzieć coś Poligonowi, który jest dobrym serwisem, tak? Jest tam naprawdę dobrym serwisem, a nie chcą mówić czegoś, nie wiem... Poligami, innym. Tak samo się nazywa. Ale to jest mniej więcej taki sam patent, jak na Steamie masz polskie gry, które są wspierane przez Polaków, którzy w życiu w to nie zagrają, ale wspierają to tylko i wyłącznie dlatego, że to jest polskie. I patrzysz w komentarze i tam Polskę, to tam dam Greenlighta. I to jest takie bez sensu trochę myślenie. No tam ja widzę sens tego, że czasami wolą coś powiedzieć na przykład. Ja też widzę tego sens, ale uważam, że to jest trochę przykre. Ja uważam, że to jest logiczne. Gdyby u nas znaleźć się inwestor, który by naprawdę poświęcił ogromnie dużo
czasu i pieniędzy swoich i w ogóle ten zrobiłby serwis, który byłby na takim, na miarę takiego poligonu, powiedzmy, tak, gdzie ludzie by, gdzie po pierwsze by było dużo ludzi, gdzie ci ludzie chcieliby coś robić, gdzie oni by byli wysyłani, przecież te feature'y poligonu są super zrobione, już nie mówię o designie tej no strony. No dobra, ale tak, tak na co dzień, to te nasze polskie media growe piszą o każdym pierdnięciu CD Projektu i Techlandu i tak dalej. Zazwyczaj jednak te zachodnie media piszą tylko o jakichś poważnych sprawach, jeżeli chodzi o Polskę, a nasze polskie media piszą o każdym pierdnięciu, o każdej ofercie pracy, o każdym czyli... w ogóle... Czyli zgodnie z prawem wolnego rynku, o którym wspomniała Iga Wesmolańska. I fajnie było, gdyby też czasem powiedzieć, pomyśleli, ej, no skoro ci Polski. Polacy tak się na nas skupiają i tak dbają na przykład, o nas, to albo może z drugiej powiemy strony, im coś ważnego w wywiadzie czasem. Kurde, no co my nie zrobimy, ktoś tu piernie, to oni piszą, no nie mówmy im nic. To nie musi, właśnie, no po prostu uważają, że nie muszą, tak? Skoro i tak każdy napisze wszystkim, co oni będą chcieli, no to nie muszą się starać za nich. Ja nie mogę walczyć z dwoma korwinistami w odcinku na jest, mam kogoś po swojej stronie. Ja nie mówię, że mi się to podoba, ale niestety brutalnym światem game devu rządziło brutalne prawa. Jesteś jak Wippler, który też mówi, który jest w partii Korwina i mówi, ja nie mówię, że mi się Korwin podoba, ale jestem w jego partii. Taki jest świat, takie jest życie. Nie, mi się nie podoba. Czy oglądasz Grę o Tron, więc wiesz, jaki jest świat. Tak, oglądam Grę o Tron i jestem już po najbardziej... szokujących wydarzenia w tym serialu i jestem naprawdę wciągnięty. Chociaż teraz już jestem na tym etapie, że jak żaden ważny bohater nie ginie w odcinku, to uważam, że to jest nudny odcinek. Bo w pewnym momencie już tak się dzieją rzeczy w tym serialu, jakby tak z taką intensywnością. Okej. Okay. O czym teraz porozmawiamy? Aczkolwiek uważam to, co ci mówiłem ostatnio, że jest... że ten serial specjalnie jest szokujący i tak, jest... w głupi sposób. Tak. Jest tak w głupi sposób i dowodem na to jest to, że tam... teraz będzie spoiler, że tam się dzieją bardzo złe rzeczy jednemu z bohaterów. Może tak powiem, no nie będzie spoilera. Ale spoiler, o masakra. No właśnie, chciałem powiedzieć, któremu bohaterowi i co się dzieje. I dzieje mu się tam jedna bardzo okrutna rzecz. Naprawdę bardzo okrutna. I ona się nie wydarzyła w książce. Ona została dopisana do serialu. Dopisał ją fakt, że ją dopisał sam George Martin, bo on tam pracuje przy scenariuszu. I jest to jakieś uzasadnienie, że to się znalazło. No, stwierdzili, że skoro George Martin posunął taki pomysł, no to mogą go wziąć. Ale no, jakby moim zdaniem to jest no, bez sensu trochę. No, po co? Po co mi pokazują na maksa okrutne i obrzydliwe rzeczy tylko po to, żeby gore. Ten serial był... No to dokładnie abiekt. Tak jest. Dokładnie lubisz tak jest. Abiekt i lubisz gore, każdy. No nie wiem, ja nie lubię gore. Nie oglądam gore. I jak oglądam sobie... No ale jak to... No nie, no jest to jest ten patent, że jeżeli widzisz, no to jest ta teoria obiektu, tak? Jeżeli widzisz coś obrzydliwego, to nie chcesz na to patrzeć, a na to patrzysz. Nie, nie mam czegoś takiego. Nie, masz tak. Nie, nie mam masz, takim... masz. Nie, nie, masz. Nie masz. Masz tak. Ja przestałem oglądać serial i go nie przestałem i go więcej no nie oglądałem. Masz tak. Nie, no to jest prawda, moja dziewczyna też na przykład, jak jest ten wątek właśnie taki obrzydliwy, to ona po prostu wychodzi z pokoju, bo nie chce tego oglądać. A mi to jego przeszkadzało nie z takich powodów, że wizualnie mi wydawało mi się to odrażające, chociaż rzeczywiście, ale to tam małe pikuś, tylko tak psychicznie po prostu mnie to męczyło, jak możesz tak znęcać nad człowiekiem. Po prostu było to dla mnie nie strawne do oglądania, tak na zasadzie wczucia się w sytuację, tak? I zrozumienia, że czemu ten drugi jeden człowiek robi drugiemu człowiekowi coś takiego, to jest odrażające. No, a też mi się wydaje, że ja nie oglądam tego serialu, więc nie wiem, ale twórcy najprawdopodobniej chcieli właśnie w tą stronę uderzyć. No tak, ale... No dobra, no ale no to nie są koniecznie rejony, które ja chcę zwiedzać. Ja nie mówię, że to im przypadkiem. Ja absolutnie nie uważam, że oni to zrobili przypadkiem, albo że... Nie chcąc im to wyszło, nie? Ja tylko mówię, że nie chcę tego oglądać i w związku z tym podaję świadomą decyzję. Ojej, a to nie oglądajcie. Sorry za ten wątek, gdzie przez 6 odcinków torturowaliśmy człowieka, to było niechcący. Zapędziliśmy się. Nie zorientowaliśmy się, ups. Nie wiemy, jak to się... Kto to przemycił do scenariusza, co nie? Okej, okay, to ja wyrzucam tą stronę. Czemu wyrzucasz tą stronę? Bo nie wyrzucaj żadnej strony. Tymczasem trzeci temat to Iga, która ma notatki, nam powie. Przejściówki mamy profesjonalne. Tak, mamy bardzo profesjonalne. Mamy to, co ma Dominik. Nie, ja nie mam tego tematu. I mamy jeszcze recenzję. Secret Service przecież. Przede wszystkim. O, Jezus. Moja książka. Dominiku, hakerze. Napisałam. Człowieku, który zniszczył internet, który zamachnął się na legendę polskiego, tak, polskiego pisarstwa. To ja może przybliżę sytuację, o co chodziło, bo Iga też nie słyszała, więc nawet będzie... Ale poczekajcie, ja bym tylko chciała wprowadzić, że jak haker to musi być tam ubrany w skórę, mieć dziwną fryzurę, jeździć na rolkach albo na wrotkach. Totalnie schakowałem, w ogóle złamałem wszystkie zabezpieczenia, jakie były na liczne... Tak, jak sobie to wyobrażacie, to leciały takie te... Tak. Polegało na stronie Secret Service Online, rozmawiałem z kolegą swoim, przyjacielem, Michałem Owsianym,
I on tam pokazywał, że jest licznik. I ciekawe, co licznik odlicza, wtedy było 10 godzin. Wtedy wychodziło, że odlicza do 3 rano, dzisiaj w nocy. I ja mówię, no ciekawe, co to będzie. Do 3:09. Tak, no i ja tam się zaczęliśmy zastanawiać, co to może być, czy oni wystartują już, czy ten, ale jak faktycznie on stwierdził, że trochę dziwne, żeby w środku rozmawiałeś nocy... Rozmawiałeś online, czy... Tak, okay. Żeby w środku nocy była premiera pisma w kiosku. Ja mówię, no trochę dziwne. Ja tak patrzę 10 godzin i pomyślałem sobie wtedy, że zrobię coś takiego, jak robiłem na takich solunach z 15 czy 20 lat temu i tak po prostu dla hecy przestawię sobie czas w Windows, datę na dzień do przodu i zobaczę... So much hacking. Zobaczę, co się wydarzy. So lit. No to przestawiłem datę na 15 lipca i po naciśnięciu zastosuj i odświeżeniu tej strony nagle zrobiła się tam animacja, że czas się ten, że czas dobiegł do zera, tam się pojawiło w skrzyni znamy się ten serwis, tam był link, byłem w tego linka i przerzuciło mnie na stronę Polak potrafi do zbiórki na Secret Service. Bieda Kickstarter. I ta zbiórka, to tam wisiała, ja tu napisałem u nas na grupie, napisałem o tym na nieczystych i na niezatapialnych. Za mną to bardzo szybko poligamia. Marcin Kosman to na poligamie. Napisał też mi. Co się napisał? Ty mi napisałeś. Tak, napisałem i napisał o tym bardzo szybko Marcin Kosman na poligamie, później też Urogiem Polskie to napisał. W ogóle dziękujemy bardzo, że i jeden i drugi serwis, który o tym napisał, powołał się na niezatapialnych. To bardzo miłe. No i Secret Service dosyć dziwnie zareagował na to, bo nie dość, że w żaden sposób oficjalnie się nie ustosunkował do tego, to zamknął tą stronę, wyłączył ją i to trochę jest dla mnie dziwna decyzja, no ale tak sobie tutaj zrobić. Tak sobie drogą ten system zabezpieczania, przestawiania tak. Tylko czasu Windows jest tak. Dokładnie, ja nie wiem w ogóle, ja się nie spodziewałem, że to zadziała, ja bym to już dużo wcześniej zrobił, gdybym się spodziewał, że ktoś ustawił licznik sprawdzający czas po... Jest mi aż przykro trochę, wiecie? Okazało się, że wasi bohaterowie z dzieciństwa wyciągają do was łapki po 93 tysiące złotych. Tak, co więcej uda im się. Ja bym powiedział tak, mi by nawet nie przeszkadzało, gdyby oni po prostu zaczęli od tego Kickstartera. Albo gdyby oni nawet po tygodniu zrobili tego Kickstartera. Ale to, że oni zrobili licznik, odliczający, jednak odliczający licznik, ten najgorszy możliwy licznik, sugerujący, że jak on skończy odliczać, to tam za nim będzie coś fajnego, coś pozytywnego, no bo jak mam patrzeć się na licznik... Dopiero zakumała! Jak mam się patrzeć na licznik i czekać, aż on skończy odliczać, no to ma być za nim coś fajnego, pozytywnego, a nie, że ktoś mi daje mi kasę, no. To jest ostrzegające. Ja powiem tak, spodziewałem się trochę tego, ale też zgadzam się, że jest to mega rozczarowujące, przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo niekoherentny przekaz, jaki oni mają. Oni mówią tak, mamy inwestora, czyli kolesia od Pixel Heaven, mamy zajebisty zespół, wiemy jak się robi takie rzeczy, mamy zrobimy to na papierze, bo to też jest właśnie w ogóle... Nie, oni mówią, że oni to zrobią, ale zrobią to cyfrowo. Nie, na początku mówili, że na papierze. Dopiero teraz mówią. Czy kiedyś powiedziałeś, że jest na papierze? Ja to Polak potrafi przeglądałem i oni tam piszą wprost, że niezależnie od wyniku zbiórki, pismo się ukaże, ale w formie cyfrowej. Jestem na 99,9% pewien, że w momencie, kiedy oni ogłosili, że robią Secret Service, to od razu mówili, że wracają na papierze. Mm-hmm. Że to jest w ogóle, że oni wszyscy są fanami papieru i tak dalej. Ale teraz połowy wycofują z tego. Tak, że do powrotu papierowego potrzebna jest jest ta kasa. Z Polak potrafi, tak? No ale ta kasa już będzie, bo już... Oni mają teraz, as we speak, mają 74 tysiące złotych w ciągu jednego dnia. No przed chwilą właśnie do tego sprawdzałem. W ogóle miałem dzisiaj tylko refleksję. Jesteś ninją, a on jest w ogóle hakerem. Dla mnie to jest coś niewiarygodne, czy niewiarygodne. Ciekawe takie, może nie niewiarygodne. I w ogóle po pierwsze, jak dużo czasu musiało minąć od sukcesu Tima Schafera i Double Fine Adventure do momentu, kiedy ktoś w Polsce... Jak dużo? Ile to minęło? Dwa lata? Dwa lata, no. Musiał, aż ktoś w Polsce znalazł sposób na powtórzenie tego sukcesu, bo to już możemy mówić, że to jest tej skali sukces, jeżeli mają 70 tysięcy w polskich warunkach w jeden dzień. I co się okazało tym sposobem? Że sposobem okazało się nie danie ludziom, znaczy też podobnie danie ludziom czegoś, co pamiętają z dzieciństwa, tylko tak jak Tim Schafer i cała ta zgraja dają ludziom gry, które przypominają gry, które dawali w latach 90., tak polska branża da ludziom pisanie o grach z zachodu, które przypomina pisanie o grach z zachodu z lat 90. Jest to takie dosyć kuriozalne. Że minęło tyle czasu. W latach 90. my o tym czytaliśmy i fascynowaliśmy się, ten Secret Service tak go lubiliśmy, bo on dał dostęp do czegoś, co w inny sposób nie było dla nas osiągalne.
My nie widzieliśmy tych gier, nie mieliśmy dostępu do tych konsol. Ten Secret Service w równej mierze spełniał nasze potrzeby, nie dostarczył nam informacji, co dostarczył nam takiego substytutu tych gier, że nie graliśmy w nie, nie mieliśmy możliwości w nie grania, nie mieliśmy oczywiście dotknięcia tych konsol. Tak, że jak dostawałeś numer Secret Service i tam była jedna gra, w którą ty mogłeś zagrać, to już było coś, to już było wow. A poza tym czytałeś w tych konsolach i jakby to ci zastępowało potrzebę grania w tych konsolach, a teraz to nie jest potrzebne, teraz to wszystko mamy dostęp do tego, mamy te gry, mamy te konsole, mamy ich potem po prostu, do zażygania, ja nie wiem... Wiesz, Dominik, to możesz mi oddać jakieś. No. Nie wiedziałam, że tak cierpisz. No. Figuratywnie mówię my, może nie konkretnie ja, jako człowiek, jako jednostka, ale my jako odbiorca, jako generał publiczny. Nie, no ja absolutnie zgadzam się z tobą, Dominiku. Bardzo mądrze, że się mówi. Mi się wydaje, że z tego jeszcze wyjdzie jakiś hachmat, że połowa tych pieniędzy w ogóle wyszło na przykład od nich, albo coś takiego, żeby też na hype'u sobie narobić. Popatrz w ogóle, że to jest kwartalnik. No właśnie, to jest, tam jest tyle rzeczy jakby moim zdaniem niefajnych i takich właśnie niekoherentnych, takich trochę nieuczciwych. Bo ja się czuję, ja jako fan Secret Service, który kupował to pismo od 17 numeru do prawie że ostatniego, tak mi się wydaje, no już nie pamiętam tych ostatnich numerów, bo już się ich prawie nie czytało, co nie? Ale Beskity się chodziło do kioski, się kupowało z samego faktu, żeby to mieć. I to jest coś paradoksalnego w tym, że ja o wiele lepiej pamiętam pierwsze numery niż ostatnie Secret Service. No, te pierwsze to się czytało w ogóle 4 razy. No tak, na pamięć prawie pamiętam te pierwsze 20, powiedzmy, które dostałem. Pamiętam recenzję pod Mojo. Coś ja chciałem powiedzieć, ale mnie wybiłaś totalnie z rytmu. Że ja się czuję bardzo osobiście związany z tym. I jak teraz ci ludzie do mnie wracają i mówią mi tak do końca, my nie mamy pomysłu specjalnie na to pismo, bo nic, co napisali, nie sugeruje, że mają pomysł. My nie bardzo mamy ludzi, którzy by to pismo pisali, bo na razie nazwiska, które ujawniają, to są nazwiska ludzi, którzy od bardzo dawna nie piszą, albo piszą, otwarcie mówią, że nie grają. Mhm. Tam poza jednym chyba z tych 6... Fakt, że mnie bardzo interesuje, jak Krupik teraz pisze, bo to była, ja ją kiedyś bardzo lubiłem, ona odeszła w najgorszym stylu akurat, znaczy została wywalona chyba w najgorszym stylu ze wszystkich. Ale to nie znam tej historii. No Krupik, ona była szefową, redaktorem naczelnym przez 2 czy 3 numery i ona chyba odeszła w związku z tym całym konfliktem, który był te 2 czy 3 numery wcześniej, no ale jakby została jeszcze w redakcji, poprowadziła 2 czy 3 numery. No, bo mi się wydarzyło, ale to się przypomniało, to chyba, nie wiem, czy Paweł Kamiński, czy ktoś napisał nas na grupie stretch goal na 400 tysięcy, robimy rozłam, odpalamy reseta. Tak, dokładnie. Robimy rozłam i odpalamy reseta za 400 tysięcy. I ona została na 2 czy 3 miesiące została redaktorem naczelnym. Dominik wychodzi. Nie. A później chyba odeszła... A później chyba odeszła razem z tą ekipą. Nie wiem, czy mogę skończyć tą myśl, skoro już się mnie zapytałaś. Odeszła razem z tą ekipą i wtedy nowy redaktor naczelny napisał, że to koniec pisma dla bab. Że bardzo się cieszy, że on teraz przyjmuje i to koniec w ogóle pisma dla bab. No okay. Bo przez 2 miesiące kobieta była redaktorem naczelnym, więc wiesz. Skandal w ogóle, co nie? Żeby w grach wideo. Ja przy okazji, czytałem wywiad z Krupikiem. I ona mi się wydaje całkiem sensowną babką. Ona teraz pracuje gdzieś przy lokalizacjach. No i jestem po prostu ciekawy, czy jej coś tam wyjdzie, czemu słabo. No i chciałem pracować przy lokalizacjach. Wolisz pisać spam? No. Nie, ale serio, tam to jest takie tam... No nie wiem, ale ona chyba ma... Mi się wydaje, że ona już tak pracuje jakby wyżej, level wyżej przy lokalizacjach. Że ona ma jakąś firmę, która się tym lokalizuje. Oni twierdzą, że tak naprawdę, że pierwszy numer mają gotowy. Skoro mają gotowy, to właśnie nie wiem, czemu go nie sprzedają od razu, tylko zbierają kasy teraz. No ale cóż, twierdzą, że mają... Znaczy wiesz czemu, bo chcą kasę, no. Excel sheet, no. No może tak, może... Jak się w arkuszu Excela. Gdzie potrzebują tych pieniędzy, żeby wydrukować to na papierze. Policzyłem również, że potrzebują dodatkowych chyba tam 30 prawie tysięcy na KGB, bo tam piszą, że dodatkowe 16 stron kosztuje, to wyliczyłem, że skoro KGB ma 16 stron, to biorąc pod uwagę, ile chcą więcej, to potrzebują 1670 zł na każdą stronę KGB. Oni nam przede wszystkim na przykład mówią, po co nam te pieniądze i wypisują w tym, po co im te pieniądze, wpisują im na przykład na biura, na płace dla ludzi i tak dalej. To jak oni chcieli działać? Jak oni chcieli robić ten PDF z Secret Service'u, zanim to mieli? Mi się bardzo podoba tam jeden sposób, jaki oni napisali, że nic nie mają.
Że mają nowoczesną redakcję, która działa w chmurze i oszczędza zasoby ziemi i że pracują zdalnie wszyscy, czyli de facto powiedzieli, że wiesz, tak jakbyśmy jasno... No ty, ale jak wydają cyfrowo, to jeszcze drzewa, nie? Oszczędzają. Jak ja strzyknął, wiesz, tak jak miło mówić dzisiaj, nie? Że my byśmy ponad 10 czy 15 autorów strzyknęli w pół godziny do robienia pisemka przecież. Ja bym nie skrzyknęła. Ale nie dostaniemy 9 tysięcy. Z drugiej strony oczywiście, że przemawia przez zawiść. I zazdrość, i to, że im wyszło, a na mnie. Zobaczymy. Na mnie wyszło, bo nie próbowaliśmy po prostu. Przede wszystkim tak. Ja z jednej strony rozumiem to rozgoryczenie, bo też jestem trochę rozgoryczony, bo też uważam, też trochę się czuję jakby coś, co bardzo ciepło wspominam i z czym duży kawałek swojego życia i to też tak naprawdę, jak moje życie się potoczyło, jest związane. Też jakoś emocjonalnie mnie to uderza, no ale tam okej, no ich prawo tak naprawdę do robienia tego. Zgubiłem totalnie wątek. No poczekamy na efekty, no. Znaczy, no pewnie, że tak. Ja też jakby... Nie skreślałbym jeszcze. Ja napisałem dzisiaj na Facebooku i teraz powrócę do tej myśli. Ja już widziałem w swoim życiu bardzo dużo takich akcji. Ja już widziałem, jak zgwałcono na moich oczach Gwiezdne Wojny. Fallouta. Jak zgwałcono Fallouty, tak. Jak zgwałcono... Znaczy, no moim zdaniem nie zgwałcono aż tak brutalnie Falloutów, no ale to jest jednak zupełnie inna gra, nie? Jak zgwałcono... Co tam jeszcze z takich... Duke Nukem właśnie. Chciałem przekrój, który kiedyś... Znaczy, no, tego starego przekroju legendarnego, to już nie pamiętam z niej, ale... Ktoś bardzo fajnie zauważył, przepraszam, że przerwę, ale... Że... I akurat dla mnie to jest pozytywne, że to w tej chwili te 70 tysięcy, ile to zrzuciło około 1000 osób. Mhm. Więc jeżeli... to jakby to pokazuje, to z drugiej strony odwraca trochę ten taki trend myślenia tylko o wielkich liczbach w internecie. No tak. Że sukces to są tylko miliony, dziesiątki milionów, no bo wiadomo, że jak się sprzedaje na reklamie, na internecie, no to wszystko musi być w milionach iść. Więc pod tym względem jest to pozytywne, no ale tak jak ktoś tam później zauważa. Przez ten tysiąc, to może ten 1000-2000 ludzi mogło ci dać kasę na rozruch, ale jeżeli to nie ma pozostać kwartalnik dla 2000 osób, które będzie sprzedawane po 40 zł, no to nie może tak. A właśnie, a cena określi? Gdzieś tam, ile będzie kosztowało? Nie. Tam też było dosyć dziwnie na tej stronie z tymi datkami, bo według jednej wersji mogłeś dać 16 zł, żeby mieć papier, a według drugiej, bo jakby w dwóch kolumnach było napisane, ile możesz dać i co dostaniesz w zamian. Mhm. Na jednej kolumnie było napisane, że dajesz 16 zł i dostajesz papierowy numer, a na drugiej, że 29 dostajesz papierowy numer. Więc nie, może to już jakoś ujednolicili, może na początku po prostu był jakiś... To w ogóle jest jakiś dziwny, albo 16 zł jeden papierowy, albo 17 i dwa cyfrowe, tamte, no. te poszczególne progi są... W sensie dwa cyfrowe. Za dużo ich jest? Nie, no bo jakby pierwszy i drugi, nie tak, że aha, okay. Dwa pliki. Jeden to tak normalnie, a drugi podkreśnik jeden. No bo to jakby się przyznali dwa pliki. Proszę jeden i proszę drugi. Prosimy nie rozpowszechniać dalej. Jeden możesz komuś oddać, no, ale wtedy usuć go z dysku. No ten gramy ma taką dystrybucję, że kupujesz cyfrową... Nie gap się w okno, jak gadasz, tylko mów do mikrofonu. Dominik się zdaje bardzo niemiły i ja już nie będę nic mówić. Mów, bo zaczęłaś mówić o gramy. Kupiłaś za 5 zł. Nie, Dominik powie. Dominik powiedz. Jak ostatnio była w naszym programie, to mówiła, że uwielbia chodzić do kiosku i kupować gazety. Nie powiedziałam tak, powiedziałam, że chciałabym pójść i chciałaby kupić. Bardzo dostać papier z magazynem Gramy. Poszła do domu, weszła na stronę magazynu Gramy i kupiła od razu PDF-a. Nie, to tak, było... to jest PDF czy to... nie PDF? Tak, to jest PDF i to było w pracy, a nie w domu. A czemu to jest magazyn Gramy? Właśnie tak nazywa. Tak się nazywa. Ten czemu magazyn. Się tak nazywa? Bo grają. No i jak tu rozmawialiśmy, Kuba postulował, że to jest jakieś ambitniejsze podejście do krytyki nie, growej. Nie, on raczej powiedział, że tam po prostu jest to, co ja powiedziałam, że co powinno być w Secret Service, moim zdaniem, żeby się opłacało go drukować na papierze. Czyli mówiłam o felietonach i tamten, ale zaczęłam go czytać, przeczytałam drugi numer. A kupiłam co prawda dwa numery, ale tam tylko jeden mi się udało tak do końca przejrzeć. Bo nie skłamię, że przeczytałam cały. I to bardzo nie wiem, do kogo jest skierowane to pismo, ale co chciałam powiedzieć, to jak się kupuje go cyfrowo, to może ściągnąć, jest chyba ograniczona ilość pobrań, chociaż nie jestem do końca pewna, ale na samym dole strony on ci drukuje twoje dane, że ten numer jest własnością i jest moje imię, nazwisko, adres i tam jeszcze jakieś dane, więc generalnie nie dasz go dalej, no bo nie dasz dalej swoich danych, tak? Dlaczego? Nie dasz na przykład koledze? Ty? No koledze dam, no ale na przykład wiesz, na przykład tobie dam i ty stwierdzisz, o tu jest fajny tekst, nie? I tam chcesz go komuś polecić, więc na przykład mówisz, dobra, wyślę go tobie, ale nie wysyłaj go dalej, bo tam są tam dane, tam moje koleżanki i tam ta następna osoba tak go trzyma i tak
dałem go dalej i nagle tam się okazuje, że tam na chomiku wchodzisz i masz swoje dane osobowe na dole, nie? Taka trochę lipa. No, ale tam nie wiem, do kogo jest za bardzo kierowany. Jest tam dużo felietonów, jest naprawdę dużo felietonów, ale są na bardzo dużym poziomie ogólności, więc on kosztuje, to jest tanie czasopismo, bo tam za 84 strony jest 4,99 wersji cyfrowej, więc tam jeżeli kogoś interesują zdania poszczególnych autorów, tam okej, ale ja tam nic dla siebie nie znalazłam. W sensie to jest tak ogólne, że nic tam nie można znaleźć, a jeżeli wchodzę w szczegóły, to są takie szczegóły, że żaden taki casual player nic z tego nie wyciągnie. No właśnie, ja mam taki sam problem z lagiem, którego ostatnio się przyznałem, że nie czytałem drugiego numeru, więc jakiś nasz słuchacz, którym bardzo ty musiał masz podziękować. Tak, mam go gdzieś tutaj. Okay. Wybacz, że ci teraz nie podam. Podam ci po odcinku. Jakiś słuchacz, którym bardzo musiał podziękować, przysłał mi egzemplarz swój, laga. Ja przeczytałem, też nie będę kłamał, że nie przeczytałem go jeszcze całego. Przeczytałem tam chyba 5 czy 6 tekstów. No i to jest dokładnie tak, jak mówisz. Właśnie ja mam taki problem z naszą działką wideopisania, że nawet takie lepsze wideopisanie, i to jest też coś, co ja uważam, że my robimy. Ja, Dominik i Michał dokładnie. Być może Iga też. Iga też zresztą, tak powiem. Że nawet nasze ambitniejsze pisanie zazwyczaj po prostu polega na tym, że piszemy lepsze felietony niż inni. Ale to nadal są felietony. Nadal jakby to jest dla nas... My jedyne, co mamy do powiedzenia na temat gier, nie tylko my jakby ci, którzy siedzą przy tym mikrofonie, ale też jakby cała ta śmietanka, że się tak wyrażę, albo ci lepiej piszący o grach w polskim internecie, to jedyne, co oni mają do napisania na temat gier, to co sami myślą. Bardzo brakuje mi artykułów, bardzo brakuje mi analiz, bardzo brakuje mi wywiadów i tak dalej. Nie, no ja nie mówię, że tego w Ameryce, nie, że za zachodnim serwisach nie ma. Aha, ty mówisz o Polsce. Ja mówię o polskich, okay. A z tym też mam problem, bo właśnie w tym... Na przykład bardzo, bardzo rzadko zdarza mi się znaleźć artykuł, w którym jest opisywane jakieś zjawisko od początku do końca. I to jest artykuł, to nie jest felieton, to nie jest wyrażenie opinii i tak dalej. To nie jest skomentowanie tego, co ktoś tam powiedział, albo co ja myślę na jakiś temat. I jaki mam problem z tym lagiem? To są... Ja tam na tych 6 tekstów znalazłem jeden ciekawy, w którym Bartłomiej jakiś tam... zapomniałem tego jego nazwiska teraz, kurde. W każdym razie opisuje, dlaczego postacie w japońskich grach nie powinny mieć 4 palców. Że, dlaczego są cenzurowane postacie 4 palcami. I to jest fajne, to jest ciekawe, to jest coś, czego ja nie wiedziałem. Zaciekawiłeś generalnie. Tak, no chodzi o tą kastę wykluczonych w japońskim społeczeństwie. Że oni byli jakby identyfikowani z tymi 4 palcami, nie? I dlatego jakby teraz, bo teraz organizacje wszystkie, które walczą o równość w Japonii, właśnie bardzo walczą z tym, żeby nie przedstawiać nikogo jako wykluczonych i tak dalej, więc starają się jakby cenzurować te gry, ale na przykład Disney nie robi sobie z tym problemu, bo wpłaca miliony dolarów na te organizacje pomocowe i one dzięki temu nie wnoszą żadnych pozwów przeciwko nie organizują protestów. I to jest fajne, bo to jest coś, czego ja się dowiedziałem. I fajnie, bo lubię się dowiadywać nowych rzeczy, ale na przykład z całkiem nieźle napisanego tekstu Marcelego Szpaka, którego bardzo cenię jako człowieka, który potrafi bardzo dobrze pisać, nie dowiedziałem się absolutnie nic o grach wideo, poza tym, że on był uzależniony od narkotyków i że gry wideo pomogły mu wyjść z tego uzależnienia. Przeczytaj ten tekst. O Marcelego Szpaka, tak. Czy o tych... No dobrze, ale to nie teraz, co? Teraz chcę. On pisze tekst o tym, że był uzależniony od amfetaminy i gry wideo pomogły mu z tego wyjść. Bo jakby swoje kompulsywne zachowanie nałogowe przerzucił na gry wideo i przy okazji najgorszego sortu gry wideo, bo on składał, kurde, pasjansy na Windowsie, co nie? I układał je na czas, tam poniżej 30 sekund schodził. To jest nawet ciekawa historia, ale... No tak naprawdę prawdziwy tekst powinien polegać na tym, że jest dziennikarz, który znajduje takich ludzi, prowadzi z nimi rozmowy, gada z jakimiś lekarzami, z jakimiś twórcami gier i tak dalej i z tego robi jakby artykuł o problemie. A my czegoś takiego nie robimy. Nikt w polskim dziennikarstwie czegoś takiego nie robi. To na tam artykuły też niech będą, tylko niech no tak, niech tylko, że dobre, to... tylko że nie, dobre, ale... konstrukcja dobrego magazynu o grach powinna polegać tak, że jest 90% artykułów i 3 felietony autorów, którzy są już mają ustaloną markę i naprawdę wszystkich interesuje, co oni myślą, co oni mają do powiedzenia. A w polskim dziennikarstwie to działa zupełnie inaczej, że jak się wydaje magazyn, to się wydaje 90% felietonów i jeden artykuł i felietony piszą ludzie, o których teraz jest pierwszy raz widzisz. No jo, ale w tym gramy akurat są wywiady, te wywiady nawet nie są takie najgorsze, chociaż no wszystkich nie przeczytałam, ale są przeplatane, to są felietony przeplatane wywiadami generalnie. Zgadzam się z tym, bo wywiad jest akurat dosyć stosunkowo najłatwiej zrobić, jeżeli chodzi o taką prawdziwą, tradycyjną formę dziennikarską. Bo po prostu bierzesz jakiegoś twórcę i on zazwyczaj ma coś ciekawego do powiedzenia, no właśnie. Więc tam z ciebie też mało jest w tym generalnie. Ej, ale ja coś chciałam powiedzieć. Już 3 razy. No.
Mimo, że bardzo, bardzo doceniam tego laga drugiego, widzę jakby postęp, jeżeli chodzi o poziom tekstów, to nadal uważam, że ten, że on ma taki, że on wiem, ma problem. Co chciałam powiedzieć. Dobry felieton jest dobry, jeżeli coś tam z niego wyciągasz i okej, może nie musisz niczego nauczyć, ale nauczyłeś się punktu widzenia kogoś, tak. Powiedzmy, nie? Ale właśnie mam ten problem z tymi felietonami gramy, które czytałam. One są takie, że z nich nic nie wynika, dosłownie nic. Oni zauważają coś, tam jakiś coś, mają zamiar to zacząć opisywać i już jesteś taki, zaraz coś opiszą, zaraz... I nie ma. To jest takie wodzenie cię za nos, tam choć tutaj tam... Nudzicie teraz. No dokładnie jest. Taki sam problem ma MRW, który moim zdaniem od zawsze ma taki problem w swoich tekstach, jeżeli pisze o grach. MRW to jest Michał Radomir Wiśniewski, to jest człowiek, który jest bardzo głęboko zanurzony w tym nurcie retro. Ty to wiesz mniej więcej po przeczytaniu pierwszych 10 jego felietonów. Po przeczytaniu 50 jesteś już tego pewien. Po przeczytaniu 100, a ja niestety kiedyś bardzo dużo czytałem MRW, więc już mniej więcej dobijam do 100 tekstu jego, to ja już mam dosyć czytania tego, że on lubi gry retro. I że to był dla niego ważny okres w życiu. Może to był dla niego naprawdę ważny okres. Domniemam. Komcie. Już komcie? Już komcie, jest późno. No dobra. Dominiku, twój komcie jako pierwszy. Mój komcie podeszł. A, w ogóle są plotki, że będzie Dishonored 2, to był nasz ostatni temat, będzie fajnie. Znaczy, mam Dominik ma okładkę przed sobą. Podoba ci się Dominik? Jest czarno-białe, nie widzę, ale napisane za nie Dishonored, jest dwójka, więc mogę potwierdzić, i tam że... chyba jakaś maska jest w tle. Że jest. Ciężko jest powiedzieć, ale być może to nie jest w ogóle okładka, tylko ktoś to zrobił w Photoshopie, bardzo prosto byś to zrobił w Photoshopie w komentarze. Komentarze. Napisał użytkownik na stronie zlepialnym Mr. Niga. Super ksywa. Użytkownikowi ksywą Mr. Niga nie mogę nie odpowiedzieć na jego pytanie. Pytanie brzmi, czy możesz mi pozwalać temat gry Valiant Hearts, ponieważ chciałbym poznać wasze zdanie na jej temat. Ja w nią gram. Iga w nią grała, może, ale nie będziemy z nią rozmawiać, bo nie interesuje nas jej zdanie na jej temat. Ja widziałem... Nie no, zaraz powiesz, rzutuję przecież. Zaraz nam powiesz w tej grze. Ja ją widziałem tylko na... To wynik jest nawet taki niemiły. Ja, czemu on jest dzisiaj nawet taki niemiły? Na pokazie Ubisoftu ją widziałem trochę i trochę oglądałem, jak ludzie grają i mi się podobała. I mam z ogóle jeszcze jedno wspomnienie, że pomyliłem przez... Jak pisałem artykuł do swojej aktualnej pracy, o nie, znaczy artykuł, no taką tam notkę i wrzucałem trailera, to napisałem, że to jest druga wojna. I co musiałem później poprawiać. Więc to jest opowieść z cyklu Jestem debilem. I podoba mi się, i moja teoria jest taka jeszcze, którą miałem... To jest opowieść z cyklu, że jestem debilem i podoba mi się. Ja tylko jeszcze powiem, że tam jest ten pies, który jest taki bardzo urokliwy i sympatyczny. Niemiecki pies. Niemiecki taki piesek, fajny. I ja miałem taką teorię, którą jak tam byłem na tym pokazie Ubisoftu, tam się śmialiśmy właśnie z jakimś jeszcze innym z twórców. Tam zgadają z branżą i tam z innymi... Ale tak się śmiali, tak się klepali po plecach. Że ta gra taka fajna jest i tak dalej, i że ten pies na końcu będzie zasługowany, że on umarł i będą napisy końcowe i po napisach końcowych będzie taki czekra i takie hał, hał, hał i wtedy będzie koniec tej gry. To była taka teoria. A teraz mam powiedzieć... Jestem bardzo ciekawy tej gry, Iga. Jest bardzo fajna. Tak? Warto ją... Ale jest fajna, bo jest fajną grą, czy jest fajna, bo opowiada o pierwszej wojnie światowej i jest smutną grą o wojnie? Przestań robić kapelusik z papieru. Dominik na mnie krzyczy przez no dobrze, dlatego porozmawiaj ze mną, a nie z Dominikiem. Mogę udawać, że go tu nie ma? Możesz. Dobrze. Jest fajnie zrobiona, w sensie to jest w ogóle bardzo ładnie wizualnie zrobiona. Jest stylizowana, bardzo mało stylizacji już jest, a tym bardziej w takich grach AAA, powiedzmy, bo to jest jednak Ubisoft, więc tam... No tak, najbardziej... to jest ich ta działka od gier właśnie indie. Tak, ale z Uplayem musisz mieć do czynienia, ta. Rozłącza się non-stop. Tak jak dokładnie Child of Light. I ona nawet tak się skraszuje w tle systemu, bo ja to mam na PC. No to nie ma problemu, możesz grać dalej, ale tam no, wygląda bardzo ładnie i ma bardzo fajną historię, on ma bardzo prostą mechanikę, bo cały czas idziesz w lewo albo w prawo, bo to jest 2D, takie tam nawet nie starają się tam oszukiwać, że to nie jest 2D. Ma bardzo fajnie zrobioną historię, w sensie jest 5 postaci, których właśnie łączy ten pies, te historie się przeplatają po prostu na tyle możliwych sposobów, że to fajnie się ogląda, właśnie tam jest super eye candy. I przy okazji ona ma tylko kilka rozwiązań mechanicznych, w których coś robisz, ale one są wykorzystywane w tak wielu różnych sposobów, że tam możesz wejść na coś, rzucić coś podnieść, bo to jest taka przygodówka, gra logiczna. Masz rzeczy na czas w ogóle zrobione, masz minigierki, tam są tak dobre minigry, gdzie uciekasz samochodem przed bombami w rytmie kankana. No w sensie to jest... Przez Paryż, tak? Jak rozumiem? Czy nie, w sensie gdzieś po linii frontu jedziesz, aha. Bo tam oni zmieniają w zależności od tego, co się dzieje w danym momencie w pierwszej wojnie światowej. I w ogóle przy okazji masz cały system tego, czemu on może mieć telefon, a ja nie.
On nie może mieć telefonu, ale akurat nie mówił, więc nie będę go pieprzał, że ma telefon. W każdym razie masz cały taki system zbierania przedmiotów i dowiadywania się z dotatników tych postaci, co się działo podczas I wojny światowej i po prostu czerpiesz tak dużo informacji, bo to jest tak ciekawe, bo to jest bardzo krótkie notki na temat tego, co wynaleźli w danym momencie, o tym, jak pierwszy raz stosowali gazy tam w trakcie wojny, o tym, jak robili trenches. Okopy. O tym, w ogóle o technikach wojennych, o miotaczach ognia, no ja nie wiem, no ja jestem zachwycona generalnie. Ja jeszcze jej nie przeszłam, ale jestem już chyba tak przy końcu. Ja jestem na nią... Ja generalnie polecam, napalony. Bardzo polecam. Paweł Kamiński z Poligami też mi bardzo ją polecał, więc wydaje mi się, że na PlayStation 4 może być troszeczkę fajniejsze. Ja nie mam PlayStation 4. Ale tylko po prostu mówię słuchaczom. A ona jest na Xboxa, czy nie? Nie wiem, wydaje mi się, wiem o tym, że jest na PlayStation 4, dlatego, że ja właśnie sobie zdaję sprawę, że mam o wiele lepsze wspomnienia o Child of Light niż miałem jak przeszedłem tą grę. Teraz sobie myślę, że to była naprawdę fajna gra i że fajnie mi się grało w Child of Light. A mój komentarz brzmi od użytkownika Worog. Drażni mnie, że staliście się tak bardzo krytykancy w stosunku do rzeczy, których jeszcze nie ma. SS nie kupuje, Pacific Rim 2 głupi, Bioshock nawite bez sensu, film na podstawie książki J.K.R. James, Joanne K. Rowling na pewno porażka. Może czas na zmianę branży, naprawdę nie ma nic, co kręci was w grach. Ja mówiłem już wielokrotnie, że jestem coraz bardziej zmęczony branżą. Nie grami, ale branżą. I stąd chyba moja frustracja. I jakby... Dominik zrobił krytyczną porażkę. No tak. Dominik niszczy cię. Dominik, oj, gąskę. I jakby tak, jest to... Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jestem dosyć... Dobra, to jest taki maruda. Powiedziałem to podczas meczu finałowego mundialu w ostatnią niedzielę, którą oglądaliśmy razem. To ja powiedziałem coś takiego. Jak na tak kiepskie play-offy, to ten finał jest bardzo ciekawy. I tutaj powiedziałem, że Tomek jest takim człowiekiem, którym nawet jak ma do powiedzenia coś pozytywnego, to ubierze to w takie słowa, żeby ogólny wydźwięk był negatywny. Tomek to maruda jest po prostu. Taki jest, ale za to go kochamy. O. Tak, nie, no ale ja poza tym ja się przyznaję dosyć otwarcie, że jestem bardzo zmęczony nie tylko przemysłem gier wideo, ale w ogóle przemysłem rozrywkowym. Jak może być zmęczony rozrywką? Nie rozrywką. Jakby nie filmami, nawet złymi filmami albo grami i tak dalej, ale tym wszystkim, co się dzieje dookoła tego. A niestety, jak chcemy o tym pisać i gadać, no to musimy to wszystko odśledzić, nie? Musimy śledzić te wszystkie kampanie marketingowe, musimy śledzić to wszystko, co te korpory gadają i tak dalej, i tak dalej. Jak ja fanbujuję, czyli jestem super entuzjastyczny nastawiony do czegoś, co na przykład robi Nintendo, to ja dostaję krytykę z kolei, że ja się nie powinnam tak mocno cieszyć. Ty dostaniesz krytykę obmienną, co zrobisz. Ja wiem, mówię po polsku, źle mówię po polsku, mówię po angielsku, nie. Ale naprawdę nic? Na nic nie czekasz? Nie, no na coś tam czekam. No na co teraz czekasz? Na Wiedźmina 3 czekamy. Na Wiedźmina 3, tak. Ale też mam kilka gorzkich słów do powiedzenia o Wiedźminie 3. Nie, ale nie ma niczego takiego, że tam kurde, tam masakra, że takiego, tak żebym czekał bez... No? This War of Mine na przykład też, nie? No tak, This War of Mine, okej. Okay. To ma być w ogóle na urządzenia mobilne. Tak. Czy ja o tym jakoś tam mi ominęła w ogóle ta informacja, tak all together? Nie wiem, na co jeszcze czekam, tak, bez... bez goryczy. No to mi nie chce, na co czekasz. Bez goryczy? Nie, także czekasz i tam wuhuu. Ja w ogóle jest parę takich rzeczy, na które czeka tak żółku, ale tylko z gier? No tutaj... Nie, no w grach. Absolutnie, mogę powiedzieć, na co czekam tak uhuu na Interstellar. Naprawdę? Dobra, to po tym trailerze? No ja tak, też na niego trochę czekam. Nie przestań wmawiać, tak, przecież tak. Ja też na niego trochę czekam. Nie, ale nie, w grach, no, grach. Zaczynasz śmiewać, kurde. Grach. Nie, ja do mnie nie śmiewam, ja chciałem pokazać, jakie masz podejście, jakie mam podejście. Domek, że to jest dokładnie, że ty potrafisz wyścigać, ale nie, okej, okay, spoko, luz. W grach. Poczekaj, zastanawiam się. Ja czekam na Bayonetę 2. Czekam na Wiedźmina 3, ale tak trochę z pewnym dystansem, bo nie wiem, na czym w niego zagram. Bardzo czekam na Dragon Age 2. Bo bardzo podoba mi się to, co pokazali. Dragon Age 2? 3. Bardzo podoba mi Inquisition właściwie. Bardzo podoba mi się to, co pokazali. Teraz wyszły dwa te filmiki z pokazów ze 3. Nie widziałem. Są w całości to, co pokazywali tam z zamkniętymi drzwiami, czy na konferencjach, to takie dłuższe te. Bardzo mi się to podoba i bardzo czekam na tą grę, bo mi się przypomniało, jak mi się rewelacyjnie grało w jedynkę, jak mi się zupełnie dobrze grało w dwójkę. I naprawdę czekam na to Inquisition. Na co jeszcze? Co jeszcze ma wyjść w tym roku takiego? Nie wiem, ja bardzo czekam na The Evil Within, ale wiem, że to będzie
do dupy. Ale tak super na to czekam. Ty, tak się będę przyszedł w ogóle przybawić. W Broken Sword już drugi odcinek, więc to muszę zagrać. Czekam na drugą część Double Fine Adventure'ego, Broken Age, bo super była ta pierwsza. Mimo, że mam do niej mega dużo zastrzeżeń, to... Też trochę czekam. To tak, mam trochę tak jak z Child of Light, że z perspektywy to była bardzo fajna historia, jaka bardzo mile wspominam. A nie masz takiego, ten, że jak się skończy, to jest taki dosyć duży... To nie jest plot twist dla mnie, to jest plot po prostu. Kind of, ale ja się spodziewałam czegoś innego. Nie, dla mnie to po prostu... To też jest właśnie bardzo fajne, że to jest gra, która robi taki... Coś, co można, okej, okay, nazwać od biedy zwrotem... Znaczy, no można, tak to będą ludzie nazywać zwrotem akcji, ale dla mnie to nie jest zwrot akcji, dla mnie to jest coś, co... sensownie wynika z tego, co się w tej grze dzieje. A nie założyłeś pewnych rzeczy, które potem okazały się nieprawdziwe w momencie, kiedy kończy się pierwsza część? Po pierwsze, wydaje mi się, że zbyt ogólnie. To wydaje się z takim poziomem ogólności, że to ciężko mi na nie odpowiedzieć. Ale nie miałem żadnego problemu z tym, w jaki sposób się ta pierwsza część skończyła. Ja też nie miałam, ale ja byłam taka... Taka byłam. Miałem takie raczej... A no tak! Miałem takie raczej, o kurde, dlaczego na to nie wpadłem? Raczej tak. Nie, ja byłam taka... Więc na to czekam. Na to masy jeszcze czekam tak naprawdę. Ja się trochę jeszcze kręcę. Jaram, potrafię. I w ogóle już wszystkim. Bez tempy się nie znam, więc... Tyle mamy dla was. A Iga nie ma komentarza, bo jest nieprzygotowana jak zawsze. No, ja nic nie potrafię zrobić dobrze, tylko na mnie krzyczył przez godzinę. To cześć. Cześć. Pa.